Dobry wieczór, witam Państwa z Domu Polskiego. Dziś jest sobota, 13 listopada. Mamy zaszczyt gościć w naszych progach Tadeusza Drozdę, legenda polskiej sceny, polskiej estrady. Tadeusz Drozda obchodzi w tym roku 40 urodziny, także tak, wszystkiego tak, najlepszego. Tak. Wymyśliłem sobie, żeby takie mniejsze mieć urodziny. Rzeczywiście 40 lat, proszę Państwa, temu rozpocząłem działalność zawodową na estradzie, w kabarecie. Myśmy z Janem Kaczmarkiem założyli kabaret Elita i od tego liczymy te 40 lat. No ale 40 lat to jeszcze nie jest dużo, także to... Nie, oczywiście widzę, że kondycja znakomita. Tak, tak. Że program, zresztą fragmenty Państwo zobaczą, program jakby jest takim przeglądem różnych moich tekstów pisanych przez te 40 lat. Oczywiście nie jestem aż taki... pamiętliwy, żeby pamiętać teksty sprzed 20-30 lat, także nie, większość tekstów są raczej sprzed 10, ale jak ktoś tekstów nie znał, no to nikt nie wie, czy one są świeżo napisane, czy wtedy. Oczywiście są już też teksty najświeższe, no bo to ludzie przychodzą na kabaret, no to sobie co się dzieje, a w Polsce dzieje się bez przerwy dużo. Natomiast no, dla kabaretu już prawie tematów nie ma, dlatego że u nas się wszystko dzieje pozytywnie. To ja mówię w programie cały czas, że mamy tak dobrze w Polsce, że tacy ludzie jak ja, no już nie mają z czego żyć, no nie ma się czego czepić. Wszyscy kabareciarze są na szczycie, że tak powiem, no, i dostarczają nowego materiału. Nie, prawda? No nie. Tak się przyjęło żartować, że nasi politycy to są lepszymi satyrykami od satyryków, no ale to trochę się ich obraża po prostu. W Polsce nie ma w ogóle autorytetów, no, poza jednym wiadomym autorytetem, który gdzieś kiedyś mieszkał, ale poza Polską ostatnio, więc ktoś mieszka w Polsce, to już przestaje być autorytetem. Nie ma ani jednego człowieka, więc kim by kto nie był, to jest pod przedmiotem kpin i koniec. Prezydent nie jest żadną, zresztą przypadkowo jest to prezydent, jak się okazuje, że szef opozycji nawet ręki mu nie podaje i tak dalej, więc... To niedobrze, że powinny być jakieś osoby ogólnie szanowane, a u nas no nie ma. Ostatnio prezydent wręczył ordery Orda Białego zasłużonym paru osobom, no to kapituła się rozwiązała, powiedziała, że im się nie należy. A jak ich zapytali, a komu się należy, no to wyszło, że tylko im by się przydało. Także to naprawdę, autorytetem Polak jest tylko sam dla siebie Polak, to jest wielkim. Czyli dzisiaj możemy liczyć na trochę nowości ze sceny politycznej również. Ja myślę, że ja wiem, co ja będę mówił na scenie. Ja wychodzę, proszę Państwa, naprawdę na estradę, patrzę ludziom w oczy i już wiem, czego oni chcą. Wczoraj występowałem w Edmonton i ogromnym komplementem dla mnie była wypowiedź po występie prezesa tamtego Domu Polskiego, który się urodził w Kanadzie i w zasadzie polskiego tak się uczył jako języka obcego. Co zresztą było słychać, jak on mówił. Natomiast on był taki zadowolony, mówi, wie pan co, no ja nigdy w życiu nie byłem na przedstawieniu, w którym wszystko rozumiałem. Po polsku, mówi. On się bardziej cieszył, jak śmiał. No także mam nadzieję, że nasza dzisiejsza publiczność również będzie się cieszyć, ale śmiać się przy okazji również też. No myślę, bo tam bo wczoraj rzeczywiście organizator tam wczorajszego występu oparł, o niektóre osoby się bał, bo to jednak przyszły osoby w wieku no, podobnym do mojego. Jak się ktoś tak intensywnie za bardzo śmieje, to jednak jest organizm przyzwyczajony. No ale mamy nadzieję, że gdzie nikt nie zejdzie, a troszeczkę porobimy masaż serca i nie tylko. Tak jest. W tym dosyć krótko, no nie jest to długie tournée, prawda? Tym razem, bo Chicago, Seattle, tak? No Chicago to właśnie prywatne takie spotkanie w restauracji mojego przyjaciela, ale w Seattle wczoraj Edmonton, dzisiaj u was i pojutro Vancouver, to i tak starczy. No to dziękujemy bardzo, jest to taka robocza rozmowa, za chwilę występ, także nie będziemy... Przebiorę się, tak. Że Państwo zobaczą później, jak będę w garniturze, a na razie właśnie tak nam to telewizja, jak się nazywa telewizja, do której gadamy? Ploty. Ploty, o! Ploty, także to ploty, to wszystko się, mówimy prawdę, oni się nic, żadnych... Oni się nawet do sypialni wpakują, to tacy są, więc mi wleci do garderoby, dlatego Was pozdrawiam z garderoby, a za chwilę zobaczymy się na scenie. Dziękujemy za uwagę. No i oni prawdopodobnie teraz tak chcą na świecie wprowadzać ten pokój, ale najlepiej dalej od kraju. Nasi już też się powoli kończyli. Też dużo ludzi nie wysyłają, prawda? Kiedyś jak były wojna, to cały naród walczył. Po co? No tak, to się wszyscy siedzą i popiją, a tam paru wysłali. Czy biją? I jesteśmy dalej w stanie wojny. No i to... No teraz ja trochę z tego żartuję, proszę Państwa, ale trudno, trzeba. Bo śmiech też jest jakąś formą wypowiedzi politycznej i już. A nie będziemy siedzieć i zamartwiać. No. Karen jest
jak przyleciałem do Ameryki, teraz jeden tydzień temu, do Stanów najpierw, no to, to jest trochę, my jesteśmy trochę rozpuszczeni, my Europejczycy, bo nie wiem, czy wiecie, ja teraz nowy paszport dostałem, także co do tego, i na nim jest napisane Unia Europejska. Ja jestem Europejczyk. Mam na to paszport. Stary paszport był Rzeczpospolita Polska, byłem Polak, teraz Europejczyk. Przyleciał do Ameryki i wiecie, tak, przylatuję do Ameryki, tam to jednak Polacy są wyróżniani, to trzeba powiedzieć. Ja niemieckim samolotem Lufthansa przyleciałem, to Niemców pełno w samolocie, bo tak niemiecki, oni wchodzą tam, to Amerykanie, German, oni nic nie potrzebują, tam sprawdzić, czy on to on, koniec. W końcu zobaczył mój paszport, powiedział na mnie, Polish! Co ciekawe, jak Amerykanie mówią Polish, to się uśmiecha. Tak, dlaczego? Bo słowo Polish ma dwa znaczenia, no polski wiadomo, ale też lśniący. Tak jakby przesadnie czysty. Także Polish, jeszcze on zawsze, o Polish. Od razu mnie na bok wzięli. Dobra. Jak wielka gwiazda show biznesu przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, to każą mi robić odcisk całej dłoni. Tam w Hollywood, nie? Całej dłoni. Ja aż taka gwiazda nie jestem, to wzięli ode mnie kciuka. I czterech palców potem tak, o. Ale potem zdjęcie mi zrobili. Za darmo. I co ciekawe, potem przeszedłem dalej i ten pan, który mnie przyjmował w Stanach Zjednoczonych, obywatel Stanów Zjednoczonych, pięknie opalony. No i on mnie pyta, ten Amerykanin, po co ja przyjechałem do Ameryki? Zaraz. No wiecie co, w Europie jest zimy, bo w Europie w ogóle nie ma żadnych granic. Czy ja jadę do Düsseldorfu, czy to się lata, to samo jest, bo nie ma. Czy do Wielka, wszystko jedno, bo nikt się nie zastanawia, po co jedzie, jak jedzie, no widać bajkowo, nie? A ja tu mam bilet, mam powrotny, przyjeżdżam, a pan po co przyjeżdżał, no? Jaki to niegrzeczny jest, no. To się trochę zdenerwowałem, choć ja nie wiem. To on zdurniał zupełnie. Bo miał taką kartkę, wiecie, i tam były możliwe odpowiedzi, po co ja przyjeżdżam. Odpowiedzi nie wiem, nie było, I don't know, nie ma. Nie może pan przyjechać, panie, musi pan wiedzieć. A ja mówię, a jakie są? On mi czyta, biznes? Mówi, nie. Tam coś private tego i jeszcze było pleasure. Ja mówię, to pisz pan pleasure. Jestem już w tydzień, szukam tego pleasure, nie mogę znaleźć. W Kanadzie może znajdę nareszcie. W Kanadzie jestem drugi dzień, wczoraj byłem w Edmonton, także to. A tu Calgary coś mi się kroi.